Dobrze, czyli mamy sekcję E1, D1 jakoś przedyskutowaną. Teraz szybciutko przejdziemy przez sekcję C1, czyli sąd pokolenia nad prorokiem, Synem Bożym. Tak? Jeżeli może sobie przypomnicie, przypominacie niektórzy z Was, co to, z czym to było skojarzone, no to było to skojarzone z misją Jana Chrzciciela, który występując w służbie publicznej, no dość miał takie radykalne ujęcie dobrej nowiny, bo jak pamiętacie, mówił o jakichś siekierach przyłożonych do pnia i całej reszcie. Naprawdę bardzo, bardzo plastyczna dobra nowina była tam wyrażona. Ale między innymi też w jego przesłaniu było bardzo mocno podkreślone to, że oczekuje Bóg od swojego ludu, że porzucą wszelką nieprawość, że wszelkie nadużycia, które wykonują różni ludzie z racji takich, a nie innych swoich zawodów, do których po prostu mogły ich to jakoś tam szczególnie jakoś tak czynić takim czymś naturalnym. Tam byli żołnierze, celnicy różni wymienieni. No to właśnie są, byli wezwani do takiego podstawowej uczciwości, tak, rzetelności, prawości. I w jego przesłaniu również bardzo wyraźnie została pokreślona tożsamość nadchodzącego po nim tego kogoś, oczywiście Mesjasza. I w tym bloku również sam Jezus tam się pojawia, kiedy jako dorastający chłopiec jest w świątyni i rodzicom sam jakby ujawnia, że ma taką świadomość, że jest właśnie w domu swojego ojca. W związku z tym no, pojawia się tam pewna gra tematami, tak? Gra tematami tego, że Jezus sam jest świadomy swojej tożsamości. Jan w określony sposób krytykuje pokolenie, do którego jest skierowany ze swoją misją. Wzywa do prawości, wzywa do uczciwości, wzywa do wydawania dobrych owoców i właśnie charakteryzuje tego, który ma przyjść po nim. Potem w końcu przedstawia go publicznie w czasie chrztu i jak pamiętamy, Jezus zostaje właśnie dodatkowo potwierdzony jako ten Mesjasz poprzez to zdarzenie nadzwyczajne, w którym głos z nieba przemawia i oświadcza Ojciec o tym, kim jest Jezus właśnie na oczach wszystkich ludzi. No i generalnie w środku właśnie tamtego fragmentu, tej sekcji C, 2:41-3:38, tam Jan się produkował jako właśnie sędzia nad tym pokoleniem. A w naszej sekcji 22:66-23:25 no teraz lud, a dokładnie liderzy jego najwyżsi, Wielka Rada, po schwytaniu Jezusa poddaje go sądowi. Sądowi, a potem po prostu ten sąd się rozwija poprzez Piłata, Heroda, znowu wraca do Piłata i ponownie przedstawiciele Rady no, decydują o losie Jezusa. Tak to wygląda. Jak to wygląda już w tej naszej sekcji po kolei? No właściwie wam przed chwileczką wszystko powiedziałem. Całość zaczyna się od tego, że Jezus jest przed Wielką Radą, no i oczywiście pytają go, czy ty jesteś Chrystusem, tak? No ale Jezus, no co ma rozmawiać z osobami, które nie pytają uczciwie, tak? Oni go nie uwięzili dlatego, bo są ciekawi, czy jest Chrystusem, tylko go uwięzili, bo chcą go zabić. W związku z tym pada tam bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź Jezusa, którą przez to, że kontekst oczywiście pamiętamy, więc może dla nas być dość czytelny, tak? Jezus odpowiada tam coś takiego. Choćbym wam powiedział, nie uwierzycie, a choćbym pytał, nie odpowiecie, tak? Bo kiedy przyszli poprzednio ci sami ludzie do niego i się pytali, skąd jest twój autorytet, skąd jest twoja moc, no to Jezus im zadał pytanie, no ale oni nie mieli ochoty w ogóle odpowiadać, tak? No to mówi, no to po co mamy taką rozmowę prowadzić?
No i teraz macie jakby sytuację, jakby, która objaśnia to powiedzenie Jezusa, ponieważ właśnie przed chwileczką był już udawany dialog pomiędzy przedstawicielami Wielkiej Rady a Jezusem, ale to było nieuczciwe. No i teraz Jezus w ogóle nie chce w to takie coś ponownie wchodzić. Niezależnie jednak od tego, w wersecie 69 mówi: odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Czyli tak czy inaczej nie zawahał się powiedzieć czegoś odnośnie tego, jak pojmuje siebie, jak widzi swoją tożsamość i jaką widzi swoją rolę już niedługo, tak? W tym fragmencie o tyle jest to te słowa Jezusa są istotne, ponieważ on mówi o sobie Syn Człowieczy. Natomiast to pytanie, które zadają dalej, słowa, które podają dalej ze strony tych oskarżycieli, jest takie: czyż więc ty jesteś Synem Bożym? A on rzekł do nich: wypowiadacie, że jestem. Oni zaś rzekli: na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z jego ust. Tak? Więc tutaj mamy jakby dwie uwagi do tych słów kończących tą rozmowę w tej pierwszej odsłonie sądu. Po pierwsze, dla nich Syn Człowieczy był jednak określeniem w jakimś sensie wymiennym z Synem Bożym. Tak? Bo kiedy Jezus mówi Syn Człowieczy i że w połączeniu z tą funkcją, tak, będzie zasiadał po prawicy mocy Bożej, to w tym momencie oni go pytają: co, to ty jesteś Synem Bożym? I potem Jezus mówi: no wy mówicie. No, zwykle się to jakoś tłumaczy, większość chyba komentatorów, jakich miałem okazję spotkać, że ten zwrot kolejny Jezusa, wypowiadacie, że jestem, to jest nic innego jak po prostu stwierdzenie tego, no sami to potwierdzacie. No, przyznaję, że to byłaby zbyt konstruktywna wypowiedź Pana Jezusa w tym kontekście, jaki właśnie jest. I mam wrażenie, że te słowa znaczą dokładnie coś innego, a mianowicie nie mam ochoty z wami gadać, mówcie sobie co chcecie. To jest moja interpretacja tych słów, także spokojnie. Ponieważ właśnie wcześniej wykazał, że z tymi ludźmi nie ma uczciwego kanału porozumienia. Tak? Przestaje przed nimi zeznawać cokolwiek, ponieważ to nie ma żadnego najmniejszego sensu. Nie jest niczym konstruktywnym. Dlatego oni, pytając go o coś jeszcze, tak, czy ty jesteś Synem Bożym, no to po prostu usiłują jakby dalszych wyjaśnień, ale Jezus w ogóle nie ma ochoty z nimi dalej rozmawiać. Ja przynajmniej tak to rozumiem, to sformułowanie. No i tyle. I potem tak samo rozmawia po prostu z kolejnymi innymi, którzy go przesłuchują, ponieważ to jest już jakby zupełnie poza dyskusją, po prostu jest w tym miejscu, w którym uważa, że po prostu też ma być, tak? Okej, okay. Czyli tutaj mamy właśnie zderzenie i jakby sprawienie, że Jezus jest jakby na łasce i niełasce Wielkiej Rady, ale ona od początku jest zadeklarowana, co chce z Jezusem zrobić. Na dole, we fragmencie 23:17-25, Jezus ponownie jest na łasce i niełasce ludzi właśnie z Rady, ponieważ okazuje się, że w związku ze świętem Paschy Piłat no, miał obowiązek wypuścić im jednego więźnia. W związku z tym no, podsunął jakiś tak delikatny pomysł, no to może by uwolnić Jezusa, tak? Ale Wielka Rada i Żydzi, ci liderzy mówią: no nie, bez sensu, to zupełnie, jego ukrzyżuj, a wypuść tego, który doprowadził do rozruchów i zabił tam kogoś. To będzie prawdziwa łaska, co nie? No i na tym stanęło, tak? Czyli ta rama to jest ukazanie pewnego rodzaju zacietrzewienia liderów, którzy zdecydowanie nie mają ochoty wypuścić Jezusa z rąk, skoro już w te ręce im wpadł, tak? I zamierzają doprowadzić do jego śmierci. Potem, krok dalej, to mamy dwa bardzo podobne zdarzenia, kiedy Jezus jest przed Piłatem. I w tych dwóch miejscach Piłat, urzędnik rzymski, zaświadcza, że nie znajduje winy w Jezusie, tym bardziej winy, która by miała go pociągnąć do kary śmierci. W środku
Jezus znajduje się przed Herodem i przed Herodem generalnie milczy. Dobrze pamiętać, że właśnie Herod jest odpowiedzialny za śmierć Jana Chrzciciela, czyli w pewnym sensie ten, który w centralnym miejscu sekcji tej paralelnej tam przemawiał do tego pokolenia i sądził, a który potem został zabity właśnie przez Heroda. Tutaj w tej części ten Herod teraz przesłuchuje Jezusa, ale Jezus jemu już nie ma w ogóle nic do powiedzenia. A Herod nie chciał Jezusa zabić, jak był dzieckiem? Nie ten. To ojciec. No to może w rodzinie. No nie, ten był ciekawy, on liczył na fajerwerki, wiesz? On mówi, a może mi coś, jakieś sztuczkę pokaże, albo coś, jakiś króliczek z kapelusza wyskoczy. Ale no nie miał. Bo, tak, ja przypuszczam, że właśnie był bardzo skłonny. No i w każdym razie skutek tego jest taki, że Jezus zostaje wyszydzony i odesłany z powrotem do Piłata. Tak? Wyszydzony i z powrotem do Piłata został odesłany. I, no i mamy taką sytuację, która się jeszcze powtórzy. Otóż w tym całym negatywnym zamieszaniu wokół Jezusa, przeciwko Jezusowi, najbardziej pozytywnie do Niego ustosunkowani, no przynajmniej tak to jest w relacji Łukasza, są poganie bądź ludzie, którzy są bardzo daleko od tych liderów, którzy są tutaj z kolei bardzo zaangażowani negatywnie. No i trzeba powiedzieć tak. Tak też może wyglądać przywództwo duchowe. No, to jest ciekawe, bo co oni tutaj robią w tym czasie tej pierwszego przesłuchania, ci liderzy przed Piłatem? No, oni mówią, że Jezus nakłania ludzi do niepłacenia podatku. Łżą jak psy, co nie? Ordynarnie, bo właśnie przed chwileczką było powiedziane, że nie mam problemu z płaceniem podatków, tak? Więc po prostu zwróćcie uwagę. Arcykapłani, Wysoka Rada, odpowiedzialni za stosowanie prawa, za prawość, za porządek kultu wobec Bogu Jahwe, w określonej sytuacji tak sobie jakby poukładali życie, że no jadą, to już nawet nie jest jazda po bandzie, po prostu przekroczyli właściwie wszystkie granice bezprawia i wobec osoby, wobec której nie mogą niczego udowodnić, świadczą fałszywie przeciwko niej w sądzie. No więc kapłańska i ten pięcioksiąg po prostu rozebrany na szczępy, co nie? Jeśli chodzi o to, jakie zachowania prezentują. I trzeba powiedzieć, takie przywództwo duchowe też może być, tak? Więc jeżeli mamy się o co modlić, nie mamy się o co modlić, tak? To mamy się o co modlić, żeby przywództwo pośród wierzących, jeżeli jest takie, to trzeba powiedzieć, że niech nas Pan broni przed aż takimi krzywdziznami, wszystkimi innymi. No bo po prostu dokładnie można powiedzieć, że w tym momencie Jerozolima, okolice świątyni są najciemniejszym punktem na duchowej mapie Izraela. Tak? To jest dokładnie najciemniej pod latarnią. No dobrze. No to lecimy dalej. Przedostatnia sekcja. Króciutko ją jakby Wam zrelacjonuję. To jest okoliczności śmierci Pana Jezusa. Okoliczności śmierci Pana Jezusa i jak pamiętamy w Ewangelii Łukasza, Jezus w tej chwili tuż przed śmiercią no, wypowiada właśnie słowa, którym jakby oddaje się Ojcu. No i ja przyznaję, że uznałem to za taką ramę, która no, jakoś tak do mnie szczególnie przemówiła, gdyż w bloku tekstu od 2.1 do 40 Łukasza, tak, tam też ofiarowanie Jezusa Ojcu w świątyni, mam wrażenie, że jest takim fragmentem centralnym, który, dookoła którego następuje szereg świadectw różnych ludzi, przeważnie nieznanych rodzicom Jezusa, którzy świadczą właśnie o tożsamości Jezusa, o Jego roli, o stosunku do Niego, jaki będzie pośród ludzi. Między innymi zostaje zapowiedziane to, że będą się Mu przeciwstawiać.
ale też, że będzie właśnie sprawcą zbawienia, radości w Izraelu, wybawienia, że jest spełnieniem obietnic i tak dalej, danych Izraelowi. I trzeba powiedzieć, że te motywy powracają bardzo wyraźnie właśnie w tym całym bloku otaczającym moment śmierci Pana Jezusa. To, co jest na krawędziach tego tekstu, to takie historie. Pan Jezus wychodzi, otaczają go kobiety, które tam no, żegnają tych skazańców, więc płaczą nad jego losem, użalają się. Zostaje złapany gdzieś tam gościu, taki jakiś, no i zmuszony do tego, żeby pomóc Jezusowi nieść tę belkę od krzyża. No i przy okazji Jezus wypowiada no, kolejny raz zapowiedź, że sąd nad Jerozolimą jest czymś nieuchronnym, więc raczej niech płaczą te kobiety nad sobą i nad swoimi dziećmi niż nad nim. Ale w tym momencie jakby drogi do krzyża mamy właśnie tak nas szkicowane jakby okoliczności, tak? Kobiety obce Jezusowi, które się nad nim użalają i odprowadzają, no i ten człowiek, który pomaga mu, ale jest do tego przymuszony nieść tą belkę. Na dole z kolei, kiedy już jest po ukrzyżowaniu i po śmierci Pana Jezusa, dzieje się coś takiego, że zostaje jakby troszeczkę jednocześnie fragment. Łukasz podpowiada nam, że po prostu pod krzyżem były kobiety, które towarzyszyły Jezusowi od Galilei. To jest o tyle ciekawe, że po prostu przez długi czas o kobietach towarzyszących Jezusowi po prostu jest kompletne milczenie. Łukasz o tym kompletnie nic nie mówi. Nic, zero. Aż do tego momentu. Tak? I od tego momentu kobiety znowu zaczynają te konkretne, które były właśnie przy Jezusie i cały czas towarzyszyły mu od Galilei, no zaczynają się pojawiać w, tym, tak, w, no, w istotny sposób. W każdym razie te kobiety, o których tu już zostaje wspomniane, nagle one zajmują się przygotowaniem do pochowania Jezusa. W każdym razie to ich przygotowanie polega na tym, że pojawia się człowiek, Józef z Arimatei, który sam, będąc z kimś, kto oczekuje Królestwa Bożego, występuje do Piłata o wydanie ciała i sam decyduje się pochować ciało Jezusa. Czyli jakby od krzyża teraz uciekamy z ciałem Jezusa gdzie indziej, teraz już do grobu. Tak? I w tej drodze do grobu towarzyszą kobiety, ponieważ chcą dokonać tego, co jest przepisane prawem, a więc odpowiednio zadbać o to ciało złożone do grobu, ale ponieważ w tym dniu konkretnym zbliża się już szabat, tak? W związku z tym wszystko, co mogą zrobić, to iść z Józefem, zobaczyć, gdzie Jezus jest złożony, przygotować sobie odpowiednie rzeczy, a potem świętować szabat, aby po szabacie dokończyć tego dzieła. Tak? I tak zostaje to pokazane. Czyli znowu mamy faceta, który w tym momencie wychodzi z pewną pomocą, z uczynkiem pewnym, no, wymaganym w pewnym sensie przez prawo, tak? W stosunku do osoby ukrzyżowanej i znowu kobiety, które chcą mu okazać Jezusowi określoną cześć w chwili, kiedy już jest nieżywy. A tam mamy kobiety i znowu tego człowieka, który działa w jakiś sposób na rzecz Jezusa. I to zostaje jakby takie po prostu, no, właśnie droga na miejsce ukrzyżowania i droga od miejsca ukrzyżowania w takim właśnie otoczeniu. Tak? Co się dzieje krok dalej? Krok dalej mamy pokazane pewne obraz, co się dzieje w okolicach jakby ukrzyżowania. Tutaj zaczynają krzyżować Pana Jezusa i są przedstawieni jakby różni ludzie, którzy są świadkami tego wydarzenia i co robią i jak reagują wobec Jezusa i jak Jezus reaguje na nich. Oczywiście w części paralelnej no Jezus już nie reaguje, bo jest nieżywy, ale są pokazane znowu ludzie, jak się zachowują po Jego śmierci. No.
Czyli o ile tutaj wcześniej widzimy żołnierzy, którzy krzyżują, którzy liderów, którzy wyśmiewają, wyszydzają Jezusa, no tam mamy to, jak jesteś tym i tym, no to czemu się nie ratujesz? No to się weź uratuj i tyle. No i w tym kierunku to wszystko idzie. I są ludzie, którzy na to patrzą, jest zaznaczone. Natomiast na dole, po śmierci Pana Jezusa, widzimy ludzi, których ogarnia w jakiś sposób żal. I to wygląda to, że nie tyle jakby sam smutek, ale to Łukasz mówi, że biją się w piersi, tak? Czyli żal w tym innym sensie, w tym sensie, że po prostu odczuwają, że chyba coś nie zostało zrobione to, co należało zrobić wobec Jezusa. Tak? I odchodzą. Czyli tutaj też w tym fragmencie B, tak, 23-38, no sam Jezus zwraca się do Ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, czego czynią. Blisko tego miejsca, gdzie to Jezus wypowiada, no przede wszystkim dzieje się to, że to właśnie rzymscy żołnierze przybijają do krzyża i potem dzielą losami jego szaty, tak? Więc w pewnym sensie może to chodziło wąsko o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie rozumieją, co się dzieje, po prostu zostali rok wskaz i wykonują coś. Ale no można powiedzieć, że co to za historia? Ale również dobrze może powiedzieć, że no, to, że potem odchodzi lud żałując, no te słowa można być może odczytać również w jakimś sensie szerzej, tak? Dobrze, czyli moment ukrzyżowania i jakby reakcje ludzi i opis tych ich stanów wobec w stosunku do Jezusa, tak? Krok znowu bliżej centrum, to mamy świadectwo złoczyńcy o Jezusie, że jest bez winy, a potem świadectwo setnika już po śmierci, tak? Że Jezus był rzeczywiście kimś sprawiedliwym. I to, co ja wam powiedziałem w tym fragmencie wcześniejszym, tak? Jedyne pozytywne oceny o Jezusie w czasie przewodów sądowych tam, tak? To miał tylko Piłat i go bronił, jakoś tam próbował, przynajmniej w relacji Łukasza. O tyle tutaj liderzy są ostro na nie, a jedyne pozytywne świadectwa wydaje jeden z oskarżonych, zresztą sam mówi, że słusznie, ale wydaje świadectwo Jezusie, że ty jesteś bez winy, tak? Mówi to zresztą do drugiego łotra, że ten jest bez winy, ten niczego takiego nie uczynił, aby zasłużyć sobie na śmierć. A po śmierci Pana Jezusa widzimy świadectwo setnika, czyli poganina, rzymianina, który potwierdza na skutek tego, co widzi, że rzeczywiście Jezus musiał być jednak inny niż to, co można byłoby myśleć o kimś, kto jest ukrzyżowany, tak? I mówi, że ten jest prawdziwie sprawiedliwy. W środku całego tego materiału mamy taką tą przedłużającą się chwilę śmierci, czyli od godziny 6, czyli od południa przez 3 godziny zapada nad ziemią ciemność i pod koniec Jezus właśnie wypowiada słowa ofiarowania się, oddania swojego ducha Ojcu i umiera. I tyle. Tak? I tyle. Dodatkowo jest tam dorzucone w centrum to, że było to, zbiegło się to również z tym, że w świątyni rozdarła się zasłona do miejsca Najświętszego na połowę i tyle. Zabawne jest to, że jak się przeczyta opis świątyni Salomona, problem jest taki, że tam nie było żadnej zasłony. Ja wiem, ja słyszałam wiele wykładów, ale tam są drzwi do miejsca Najświętszego i nie ma żadnej zasłony. Pytanie w takim razie jest dla mnie, co się rozdarło. Mhm. Bardzo ciekawy fragment, myślę, że mówi całkiem coś innego niż przyzwyczailiśmy się myśleć. Po prostu były drzwi. Aha. Potwórne jakieś tam, bo całe, więc podejrzewam, że świątynia tego Heroda, czy tam coś, co wtedy stało, też miało tam drzwi, nie miało zasłony. Myślę, że miało zasłony. Właśnie. Jeszcze były wyszyte na gwiazdy. No właśnie, problem jest taki, że no dlaczego tam miały być zasłony, a nie drzwi, tak jak było w świątyni Salomona. Nie mamy opisu tej świątyni, ale mamy opis świątyni Salomona, tak? Natomiast zasłona, co ciekawe, jest tylko w jednym miejscu tak naprawdę, to jest w przybytku na pustyni, która też jest obrazem przybytku w niebie. Mm-hmm.
temat do przemyślenia w takim razie, wrzucę sobie. Ja wrzucam na katalog, uważam, okay, że to jest bardzo ciekawe. Tak samo jak tutaj jest, pojawia się, że Jezusa wybierają zamiast Jezusa Barabasza. Ostatnio wpadłam na taki artykuł, że Barabasz znaczy, tak naprawdę to nie jest jakby, gość sugerował, że nie jest to inna postać, tylko bar znaczy syn. Syn Abasza, czyli syn ojca. Że tak naprawdę była to jakby inne nazwanie dla Mesjasza. I w zasadzie wybór był pomiędzy chyba jakąś formą Jezusa, jakąś i jakąś inną. Ale tak naprawdę Barabasz jest jakby synonimem Mesjasza też, według sugestii tego artykułu. Naprawdę, można szczęka tak czasem opada, jak dalece my wielu rzeczy nie rozumiemy. I wydaje mi się, że jest to ciekawe, bo może się okazać, że Jezus został tylko ukrzyżowany jako jakaś postać kogoś. I tak samo może się okazać, że oni się biją w piersi, mając świadomość, że Jezus jako baranek, który tam, ten, który w dzień przebłagania krew spływa na niego i grzechy ludu, że został zabity, stąd bijąc się w piersi odchodzą, bo wiedzą, że została złożona za nich ofiara. No to już myślę, że to byłaby bardzo daleka jakby idąca koncepcja, w sensie nieusprawiedliwiająca moim zdaniem zupełnie. No znaczy, jakby świadomości, na razie tutaj bym powiedział tylko tyle, tak, po prostu, że ten fragment na razie moim zdaniem nie jest w stanie mnie pociągnąć tak daleko, żebym po prostu widział w tym tłumie, mówią, patrzą na Jezusa i mówią, tak, to był ten baranek, no myślę, że kompletnie nie, tak, myślę, że po prostu w jakiś sposób minimum, na czym się mogę zatrzymać, to jest to, został zabity człowiek niesprawiedliwy, w sposób niesprawiedliwie i koniec, tak? Bez powodu i tyle. To jest minimum, co mogę powiedzieć i tyle, no bo po prostu Łukasz po prostu milczy jak zaklęty i po zabawie, tak? Wrzucenie tutaj zbyt dużo, to w sposób, mogę sobie to zrobić, ale to na swój własny rachunek, tak? Na swój własny rachunek, no bo co mam? Ale sam tu wielokrotnie mówię, że tak. On potrafi zbyt wiele powiedzieć, jak na naszą... To prawda. Więc wiesz, kto wie, co on tak naprawdę mówi. Być może była to tak, jakaś forma ekspresji wyrażająca coś innego. Już nie jesteśmy skłonni uważać. Może. Znaczy, dobrze, ale możemy? Tak. Okej. W takim razie mniej więcej tak widzę ten szkic tej części. Nie chciałbym, żebyśmy po prostu przedłużyli za bardzo, więc chciałbym, żebyśmy już wpadli do tego następnego tekstu. Ostatniej sekcji naszego materiału. Zmartwychwstały Jezus udziela uczniom zrozumienia słowa i misję głoszenia Chrystusa. No jakoś tak, nie wiem czy to dobrze... Nie wiem, czy to stylistycznie właściwie napisałem. Mniejsza z tym. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję. Dobrze. Przyznaję, że treść tej ostatniej sekcji w jakimś sensie mnie troszeczkę zaskakuje. Tak? Zaskakuje mnie, bo o ile byłem w stanie takie treści sobie, jakie się tutaj pojawiają, nie przerażały mnie na początku Ewangelii, o tyle kiedy patrzę na to, że jest to rama dla całej Ewangelii, to budzi to moje duże zastanowienie. Już wyjaśniam, w czym rzecz. Może przypominacie sobie, że ta pierwsza sekcja zajmowała się właśnie takim czasem jeszcze przed narodzinami Pana Jezusa. Tak? I tam mieliśmy cały szereg bohaterów. Mieliśmy Zachariasza, który otrzymuje misję i błogosławieństwo, to, że Bóg wysłuchał jego modlitwy i będzie miał syna, jego żona Elżbieta pocznie i właśnie w pewnym sensie dostają misję, aby właśnie ich dzieciak, to był ten przyszły Jan Chrzciciel i to będzie ten, kto przygotuje lud na nadejście Mesjasza. No i jak pamiętamy, z tym Zachariaszem działy się dziwne rzeczy, bo dostał widzenie w świątyni, ale z jakiegoś powodu nie uwierzył
aniołowi, który mu przyniósł tą dobrą wiadomość. No i, no i właściwie no, jesteśmy zadziwieni, co mu wpadło do głowy, tak? Potem jest taka akcja, że on milczy, tak? Bo tu anioł mu powiedział, że ponieważ mi nie uwierzyłeś, no to do czasu narodzenia swojego syna będziesz po prostu milczał. No i już. Mieliśmy w centrum tej całej sekcji pierwszej, w centrum, i to jest bardzo ważne, mieliśmy tam akcję z Zachariaszem, mieliśmy potem zapowiedź Marii, że też pocznie, potem mieliśmy spotkanie Maria i Elżbieta, a potem były narodziny Jana Chrzciciela, a potem był taki hymn Zachariasza o Chrystusie w pewnym sensie, o tym, że właśnie nadchodzi, że się spełnia spełnienie obietnic, tak? Natomiast samo narodzenie było już w następnej sekcji. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę na to, że w centrum była spotkanie i rozmowa ujawniająca pewną świadomość i pewne postawy, które Łukaszowi no bardzo, bardzo według Łukasza są kluczowe, tak? Maria i Elżbieta są tutaj w środku, tak? Zachariasz potknął się troszkę z tą wiarą wobec obietnicy, Maria się nie potknęła. Elżbieta widzi, że ta Maria po prostu postąpiła, zareagowała w sposób lepszy niż jej mąż, tak? Maria z kolei w tej całej rozmowie ujawnia, jak głęboka jest jej świadomość obietnic Bożych i jak bardzo dużą nadzieję ma w związku z tym, że na świat przyjdzie Mesjasz, okej, okay, przez nią. I teraz oczywiście w tym słowie od Zachariasza, nie tylko, ale w tym jakby szczególnie, Zachariasz podkreśla, jak istotne jest właśnie to, że przez to wszystko Bóg, co robi, dopełnia swojej obietnicy danej Izraelowi. Dopełnia obietnicy, że sprowadzi Chrystusa, no i właśnie to czyni. W związku z tym patrzenie na słowa, pism, czytanie ich, zrozumienie i karmienie się, budowanie swojej nadziei w oparciu o te słowa, przyniosło to, że po prostu część z tych ludzi po prostu rzeczywiście ogląda wypełnienie tych słów. Ogląda wypełnienie, spełnienie się wierności Boga. Akurat tak im przyszło po prostu żyć w określonym czasie. No i rzecz polega na tym, że ta nasza sekcja ostatnia no w jakimś sensie powraca do tych różnych motywów, które tutaj zostały na samym początku przedstawione. Z jednej strony można by powiedzieć, że chodzi o to, że to jest przed narodzeniem, to jest już po zmartwychwstaniu, ale tak naprawdę Łukasz i tutaj skupia się na bardzo konkretnych postawach, na bardzo konkretnych zachowaniach, jakich oczekuje Bóg od człowieka, ale też pokazuje właśnie, jaki Bóg okazuje się w stosunku do człowieka, czyli pokazuje wierność Boga spełniającego określoną swoją obietnicę i oczekującego wierności, wiary i jeszcze paru innych rzeczy od człowieka. O tym, co tam oczekuje, to jeszcze będziemy mówić, bo przejdziemy sobie przez kilka tutaj fragmentów dokładniej. Ten cały materiał, który nam został, czyli od 24.1, 24 rozdział, można podzielić na takie trzy części, tak? Pierwszą, drugą, trzecią, z takim prostym układem koncentrycznym. I w tej pierwszej sekwencji, w pierwszym materiale, to jest to zdarzenie, kiedy kobiety idą do grobu, nie zastają tam ciała Jezusa, no i po spotkaniu z aniołami udają się z powrotem do apostołów i usiłują im opowiedzieć o tym wszystkim. Czyli jest taki jakby taki łańcuch świadków, tak? Łańcuch świadków. Na dole mamy spotkanie Jezusa z uczniami,
którzy mają z kolei problem jakiś taki generalnie z pogodzeniem się z tym, że właśnie oglądają go znowu w jakimś sensie. W tym no, po prostu trudno im było przyjąć fakt zmartwychwstania jako fakt rzeczywisty. Ale generalnie rzecz biorąc, kiedy się Jezusowi jakoś udaje z tym uporać, to w środku ich z kolei ustanawia tymi, którzy mają być znowu posłańcami do innych, z tym przesłaniem o Chrystusie, o Jego dziele, o tym zaproszeniu do nawrócenia, na odpuszczenie grzechów, ku temu, aby po prostu ludzie przez związek z Chrystusem weszli w wolność od swoich win. Tak? I, no i tutaj mamy dodatkowe jakieś takie elementy. Nie będziemy się już rozdrabniać. Tak? Dobrze. Czyli tak to mniej więcej wygląda. W środku natomiast mamy historię o dwóch uczniach, których właściwie poznajemy po raz pierwszy, a właściwie połowicznie poznajemy, bo jednego z imienia, a drugim nie wiemy nic, którzy wybierają się do Emaus. No i jest bardzo taka no, albo tajemnicza, albo zabawna historia w pewnym sensie, w której to na początku spotykają Jezusa, ale Go nie rozpoznają. W środku tej historii wysłuchują solidnej nagany odnośnie swojej postawy względem pism i zrozumienia tych pism w stosunku do Chrystusa, do tego, co Go miało spotkać i jak miał osiągnąć cel swojej misji. A po drugiej stronie mamy ciąg dalszy tej historii z tymi uczniami, ale doprowadzona jest do tego momentu, kiedy już rozpoznają Jezusa zmartwychwstałego. Tak? Czyli ta historia z uczniami w Emaus jest jakby w środku. Trzeba powiedzieć tak, że jeżeli to jest całość, co nam odpowiada temu tekstowi na początku, to jeżeli tutaj powiedziałem wam, że istotne było to, że się wypełniają pisma, to trzeba powiedzieć tu, w tej końcowym rozdziale, szalenie istotne jest to, i Jezus właśnie no, ciora uczniów przez ten temat, że nie znają pism dostatecznie, nie rozumieją ich, albo nie czytają ich jakby po prostu uczciwie, czyli wybierają sobie to, w co chcą uwierzyć i opuszczają to, w co im nie pasuje wierzyć. Więc powiem wam, jak na tekst kończący Ewangelię, no to powiem wam, no zadziwiający jest. Tak? Na końcu słyszymy kilka razy jakby wezwanie i wyraźny jakby sygnał, że Jezus no po prostu daje znać uczniom, że mają potężny problem ze zrozumieniem. Oczywiście. Kiedy przeczytamy tekst ten centralny, no to widzimy, że Jezus ma świadomość tego, że uczniowie wyrastają w jakiejś tradycji, w jakiejś lokalnej, historycznie uwarunkowanej po prostu historycznie uwarunkowanych oczekiwaniach, właśnie wyobrażeniach na temat Chrystusa i tak dalej, czy jakichś innych. Jezus tego jakby no, nie pomija zupełnie, że to jest nieważne, że to nie działa. Ale jednak no trzeba powiedzieć, że nagana, jaka tutaj jest skierowana w stosunku do uczniów, jest bardzo wyrazista. Zaraz przytoczę jakieś fragmenty z tego, ale najpierw chciałbym, żebyśmy się zajęli tą scenką z kobietami, bo myślę, że jest niezła. Myślę, że jest niezła. To, co cechowało po prostu ten fragment, tę sekcję pierwszą, to spory kontrast między kobietami a mężczyzną, który tam jest obrazowany. Generalnie wszyscy bohaterowie byli tacy, którzy są tymi, którzy szukają Boga i chcą Go poznać. Niemniej na tej drodze okazuje się, że przynajmniej w tej sekcji kobiety wychodzą o klasę lub o parę klas lepiej niż faceci. Tak? Zacharias jest przygotowanym profesjonalistą,
jest kapłanem. Maria jest w tym momencie nastolatką. Elżbieta, no okej, okay, żoną Zachariasza, tak? I teraz sytuacja jest tego typu, że nasz fragment rozpoczynający bardzo ciekawie przedstawia relacje między kobietami a uczniami. Już kiedyś wam zadałem takie pytanie, bo takie trochę prowokujące do tego, żeby sobie pomyśleć o tym, jak mogło być w różnych momentach Ewangelii Łukasza, bo jak się okazuje, to, że Łukasz nie wspomina za każdym razem o kobietach, to wcale nie znaczy, że ich tam nie ma, bo teraz na końcu, żeby się o tym dowiedzieli, że po prostu cały czas towarzyszyły Chrystusowi od Galilei. Więc to jest ciekawe, że to nie jest tak, że ich fizycznie nie było, natomiast no, były pomijane w opisach. Przeczytam w takim razie tekst i spróbujcie pomyśleć nad tym, jakie jest tutaj zestrzelenie mężczyźni i kobiety. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Okej. No. Jak wam się tutaj ukazują kobiety i mężczyźni? Trzeba powiedzieć tak, że w tym fragmencie, na początku sekcji naszej, mieliśmy taką specyficzną opozycję. Ktoś był merytorycznie przygotowany, na przykład taki Zachariasz. Ale nagle przychodzi moment, kiedy Bóg działa tu i teraz coś. Tak? I w tej sytuacji tu i teraz ten chłop se nie radzi. Po prostu on nie wie, jak się zachować tak naprawdę. Co nie? I popełnia głupstwa kompletne. No, nie jest oczywiście w takiej opozycji jak reszta liderów, ale po prostu robi dziwne rzeczy po prostu. Trzeba powiedzieć, że tutaj mamy kolejny raz zdarzenie takie po prostu z punktu widzenia człowieka zaskakujące. Coś nowego, coś dziwnego, coś niespotykanego, coś takiego trzeba powiedzieć tak, jednorazowego, tak? No i akurat tutaj przychodzą mi kobiety się pierwsze jakby muszą z tym zmierzyć. I jaka jest jakby sekwencja zdarzeń, tak? No więc przychodzą, dziwne, ciała nie ma, tak? Ale pojawiają się jacyś goście. Kobiety wyczuwają, że to są dziwni goście. Jakie przyjmują gesty? Pochylają głowy, co nie? Coś jeszcze? Jakieś zachowanie ich jest wskazane? Zakłopotanie. Okej. Okay. Czyli zakłopotanie, pochylenie głowy, no to coś nie może nam sugerować, bo ewentualnie jakaś ich wewnętrzna postawa jest przez to podejrzewam oddana. No i słyszą coś takiego, tak? Dlaczego szukacie
żyjącego wśród umarłych, tak? Oczywiście, no to jest pytanie, czy to jest gra, czy nie gra, co autor miał na myśli, kiedy, co aniołowie mieli na myśli, kiedy mówią, czy dlaczego szukajecie żyjącego wśród umarłych, tak? Bo trzeba pamiętać, że określenie Boga, jednym z określeń Boga jest Bóg żyjący, tak? Więc pytanie, czy aniołowie delikatnie tylko sugerują, że po prostu szukają kogoś, kto już żyje, a przed chwileczką nie żył, cokolwiek by to miało znaczyć w odniesieniu do Jezusa. Czy też Łukasz używa tych określeń, tak? Bo mówi coś istotniejszego, tak? Coś zasadniczego w stosunku do Jezusa. Tak czy inaczej, dalsze objaśnienie sytuacji tych aniołów jest takie. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. Tak? Czyli starają się skonfrontować te kobiety, ci aniołowie, z czym? Co mówił Pan Jezus? Czyli dokładnie, z nauką Jezusa, którą one odebrały, one i nie tylko one, jeszcze w Galilei, tak? Czyli jakiś czas temu one są świadome tej lekcji, czyli zwróćcie uwagę, też biorą udział w słuchaniu tego wszystkiego, tak? Okej, no i teraz wymieniają szczegóły, że Syn Człowieczy musiał być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać i tak dalej. I my rzeczywiście, żeśmy w Ewangelii Łukasza czytali to kilka razy, tak? Oczywiście uczniowie są wtedy zaznaczeni wprost, że oni akurat nie kumali tego, ale lekcja wybrzmiała. I teraz werset 8 jest zupełnie kluczowy, tak? Co one robią? Krótka historia, po prostu wspomniały. A no właśnie, no to dobrze, aha, czyli wszystko gra. No to świetnie, no to jak wszystko gra, no to teraz trzeba tylko chłopakom powiedzieć, co jest grane. No to lecą do chłopaków, nie? No i powiedziane jest przy okazji, kto to tam był, tak? Były to kobiety. I teraz chłopcy. Aha, bo to jest, zwróćcie uwagę. A były to Maria, Magdalena i tak, inne z nich, które opowiedziały to apostołom, czyli spróbujmy sobie zrekonstruować, co one opowiedziały apostołom. No to też spotkały tych facetów. Dwóch aniołów, mówili, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żywy. I no. Przypomniał mu, że Jezus im to zapowiedział. Powiedział im to. No więc zwróć uwagę, gdyby ta relacja miała być tylko o tych aniołach, to powiedziałbym pół biedy. Ale w którymś momencie one musiały im przedstawić interpretację nauki Jezusa z Galilei. Oczywiście, no trzeba powiedzieć teraz tak, czy to uznać za oficjalne nauczanie, czy nieoficjalne nauczanie? No teraz nie wiadomo, co nie? Bo możliwe, że te kobiety powinny się po prostu w tym momencie, jak se wspomniały, no po prostu iść do domu i się cieszyć tą wiedzą, tą świadomością i nikomu nic nie mówić, co nie? Bo może nie powinny nauczać facetów, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli im odpowiedziały to w całości, to, co również wspomniały, to znaczy, że musiały pokazać prawdopodobnie również tą interpretację tego, co zrozumiały teraz odnośnie tego, co Jezus mówił wcześniej o tym, co się wydarzy, a czego uczniowie nie rozumieli, tak? Czyli one powiedziały, to nie ma ciała, ale wyobraźcie sobie, że to wszystko pasuje, bo przecież Jezus mówił to i po prostu by musiały uczniom wyklarować, w czym jest rzecz, tak? No i teraz się okazuje, że uczniowie zachowują się fantastycznie, tak? Bo tu jest baśnie. Trzeba powiedzieć, że to tłumaczenie baśnie jest bardzo takie łagodne, bo to właściwie albo banialuki, albo bzdury, albo coś w tym rodzaju. No i teraz... No powiem wam, że to jest po prostu... Powiem wam, że to jest naprawdę przeciekawa sytuacja. I efekt jest tego taki, że mamy tutaj no, przeciekawą historię. Kobiety... Czym się wykazały? Po pierwsze, miały do czego wrócić pamięcią i wykonały tą pracę. Zaufały pośrednikom, aniołom. Tak? Aniołowie coś im podpowiedzieli, dały im wskazówkę, a one to przepracowały. No, trzeba powiedzieć, że faceci po prostu pojechali po bandzie. Oni mieli to zapisane, nie zdążyli przeczytać. Ale trzeba powiedzieć, że po prostu no, zachowanie... Bo to jest to, że potem spotkamy w tej rozmowie Jezusa z tymi dwoma uczniami,
Znowu jeden z tych uczniów powie, no nasze kobiety też nas tam trochę zdziwiły, bo opowiadały jakieś takie dziwne historie, no. No więc no gdzieś się przejawia w tych określeniach ze strony facetów jednak bardzo dziwny stosunek do kobiet. I powiem, że no, jestem zaskoczony, bo tak generalnie postawa i historia jak Lenin wiecznie żywa. No przeciekawa rzecz. Ja to nic nie zmienię. Wiesz, to Marek Hadrysik mi wyszedł, mówi wypadek o Kościele Nowego Testamentu, bawię się, że to lekcja jego linii. Nie w tym rzecz. Chodzi mi o to, żebyśmy jednak zwrócili uwagę, co się tutaj dzieje, że podobnie jak tutaj kobiety zostały pokazane jako dużo lepiej orientujące się w tym, co się dzieje tak ad hoc, co Bóg robi ad hoc, tak? Faceci wtedy byli w robocie. Proszę? Faceci byli wtedy w robocie. Może. Tak, faceci są tak pofiksowani na swoich jakichś tam układankach, że po prostu naprawdę łopatą im nie przyłożysz po prostu i oni nie chcą po prostu myśleć. To jest, zwróćcie uwagę, że ich postawa jest taka, że oni nie chcą tego przemyśleć i taki jest zarzut Jezusa w centrum tego całego fragmentu. Zobaczcie, jaki Jezus daje w rozmowie z Emaus. Jakie zarzuty mówi do tych uczniów? O głupi i gnuśnego serca było wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Dość. O głupi i gnuśnego serca, po prostu mówiąc krótko, komuś się nie chce ruszyć w środku swojego potencjału, aby to, co się ma pod ręką, przepracować w sposób taki po prostu konkretny. Tak? I tutaj jest gdzieś taka jednak już taka podprogowo po prostu arogancja generalnie. Nie muszę tego robić. Jak nie rozumie, to znaczy, że po prostu jestem i tak w lepszym, w właściwym miejscu. Rzeczy na pewno się nie mają tak, jak mówią. Tak? No więc Łukasz generalnie nie chce się nad facetami do końca pastwić, więc to jest jedyna scena z kobietami, potem tylko już faceci idą. I trzeba powiedzieć, że jest to scena, która moim zdaniem może jest jedna z niewielu Łukasza, ale jeżeli takie rzeczy są fundamentem dla Ewangelii, tak, to moim zdaniem no, powinniśmy jednak o czymś pomyśleć. Tak? Powinniśmy te sygnały, również takie relacyjne, odnoszenia się wzajemnego, gdzieś, jeżeli to jest fundament po prostu, pod to, do czego się tam zmierza, no to coś trzeba tu przemyśleć jakoś. Dobrze, zwróćmy uwagę, że Piotr już jest w tym zespole, tak? Nic nie wiemy. Sądząc z dalszego opisu, Jezus się dopiero mu później pokaże, tak? Tutaj jeszcze mu się nie pokazał, ale jest w tym zespole, pomimo tego, co mu się przytrafiło, tak? Nie wiemy, czy powiedział kolegom, czy nie powiedział, nic nie wiemy, tak? Ale jest. Więc w jakimś sensie być może dokonało się u niego i to, co Jezus mu sugerował, aby się nawrócił po tym zdarzeniu, żeby po prostu się przepracował to, co mu się przytrafiło, żeby pamiętał o tym, co mu przedstawił w czasie ostatniej wieczerzy. Dobrze, więc zwróćcie uwagę, pojawia się kwestia pamięci słowa, tu jest kwestia przede wszystkim słów Jezusa, kwestia dotarcia do sedna, kwestia przyjęcia tego słowa, właśnie takie, jakie było, i kwestia umiejętności przyjmowania słów pośredników. Tak? Bo uczniowie będą za chwileczkę wrzuceni w tą rolę, aby byli tymi zwiastującymi. Tak? I oni sami będą oczekiwać tego, aby uwierzyli inni, kiedy oni będą świadczyć. Natomiast ich postawa wobec tych, którzy im świadczą, no nie jest taka, powiedziałbym, kiepska. Dobra. I co jest ciekawe, że one znowu prezentują tą najbardziej fundamentalną postawę, jaka jest przez Łukasza akcentowana. One wspomniały i uwierzyły, choć uwierzyły tutaj nie pisze. Ale po tej rozmowie one wspomniały i poszły, mówi, jest w porządku. W przeciwieństwie do postaw, jakie prezentują faceci. Tu, w środku i Jezus dopiero będzie nad nimi wszystkimi pracował. Tak? One nie zobaczyły, ale mówią, okej. Dobra, więcej nad tym fragmentem już nie musimy.
Tutaj mamy ten cały, tą samą sekwencję centralną. No, ten tekst pierwszy o tych uczniach do Emaus jest oczywiście przeciekawy i przetrudny, jeśli chodzi o egzegezę, bo oczywiście podstawowe pytanie, no jak to możliwe, że go nie poznali? No jak możliwe? Tam wersje są różne, że po prostu słońce świeciło, bo to był już koniec dnia. No jakieś takie, no przyznaję, dość momentami ekstremalne próby wyjaśnienia i przyznam się, że no nie wiem, czy mam jakieś takie bardzo wyraźne. Tak, 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 tak. Ale Ewangelia Marka wszystko wyjaśnia, że ukazał się w innej postaci, bo zniknął w drodze, ktoś inny jakiś. Tak, tak, tak. Ale trzeba powiedzieć, że czytając Łukasza po tej scenie z kobietami, tak, kiedy już złapiemy to, jaka była postawa facetów, to ta pierwsza część właściwie do tego momentu albo nawet no prawie do końca, tak? No tak oscyluje między ironią a komedią kompletną, tak? No, rozmawiają z Jezusem, on im coś mówi, a on mówi, a co to jesteś ostatni, który się nie orientuje w temacie? A no tutaj zdarzyły się takie rzeczy, no w końcu Jezus im tam już klaruje wszystko, nawet im tam odpowiednio nawtykał. I... No nie, no coś dało na sam koniec, tak? Kiedy... Tak. Tak. I zwróćcie uwagę, że tu jest jakiś tam ten element, który po prostu jakby rozpoznają Jezusa nie tyle fizycznie, ale poprzez to, że wewnętrznie ich posila. Tak? Wyprowadza ich z niezrozumienia ku zrozumieniu. Oczywiście w środku pojawia się krytyka. Krytyka określona. I trzeba powiedzieć, że jeżeli taka krytyka pojawia się na końcu Ewangelii w stosunku do uczniów, no to ja znam znowu po prostu problemy, bo to przypomina troszeczkę mi no, te ostatnie rozdziały 5 Mojżeszowej, kiedy Mojżesz szedł z tym swoim ludem, a na koniec mówi i tak wiem, że pójdziecie w buraki, co nie? No, przepraszam, to za ostro powiedziane, ale mniej więcej coś w tym rodzaju, że po prostu on na sam koniec tej misji ma poczucie, że to wszystko jeszcze będzie musiało dużo jeszcze by czasu zająć, żeby jakoś tam urosło we właściwy sposób, a na razie będzie jeszcze łażenie po krzakach różnego rodzaju. I trzeba powiedzieć, że po prostu no, taka krytyka na samym końcu to pokazuje, jak niesamowicie jednak jesteśmy dziećmi swoich epok, tak? Jesteśmy uwarunkowani naszym środowiskiem, tradycjami, bieżącą polityką, manipulacją, która się dostaje w sferę jakby religii i różnych wyznań, interesów. Proszę? Dokładnie, czym się nakręcimy, tym potem jednak jesteśmy powrzucani i Jezus jakby tego całkowicie jakby nie ignoruje, tak? Ale zwróćcie uwagę, że przez to sformułowanie, że myśmy się spodziewali, tak? Jak to było? Tak, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. No i zwróćcie uwagę, to jest ten element komiczny, tak? Bo Jezus mówi, no przecież, a co nie zrobiłem tego? Ale myśmy spodziewali się tego inaczej, tak? Lecz po tym wszystkim i tak dalej. Trzeci dzień, jak to się stało, lecz niektóre nasze niewiasty wprawiły nas w zdumienie, które były wczesnym rankiem. No i właśnie te rzeczy opowiadają Jezusowi. No i Jezus myślę, że się śmieje ile wlezie, ale tak wewnętrznie, co nie? No sytuacja jest trochę komiczna, trzeba powiedzieć, tak? Jeżeli sobie wyobrazimy to, że po prostu Jezus idzie obok nich i oni opowiadają mu, to pomijając kwestię zrozumienia dla ich po prostu poczucia straty mistrza, bo to jest, wiesz, bo oni są, czują się jednak zagubieni, tak? Zwróćcie uwagę, zadają sobie pytania. Rzeczy nie poszły tak, żebyśmy sobie wyobrażali. To teraz to co? To miało jakiś sens? Czy to, co do nas mówił, to ma jakieś znaczenie? Czy teraz to już wszystko przegrane? Nie, no to trzeba powiedzieć, że tak poważnie rzecz biorąc, to oni mają całą listę długą pytań, które sobie muszą teraz od nowa zadać, tak? Ale te dwie części dyskutują ze sobą, te dwie skrajne tutaj obok siebie części, w pewnym sensie tak, że nie poznając go, odbierają go poprzez słowo, tak? Po to, żeby tutaj doznać jego społeczności i odkryć, że ta społeczność jest jakby do kontynuacji, nawet kiedy on
staje się niewidzialny. Tak? Bo tu jest nawet takie określenie, że on nie tyle zniknął, czy odszedł, ale właśnie stał się niewidzialny. Tak? Czyli Jezus w pewnym sensie zadaje sobie trud, aby pokazać, że teraz jest ze swoimi uczniami, albo istnieje taka możliwość bycia ze swoimi uczniami i to będzie ta nowa forma, kiedy jest z nimi, nie będąc widzialnymi, ale będąc uczestnikami przy tych wszystkich ich wysiłkach. Ich droga, ich słuchanie, czytanie. I nagle po prostu mam wrażenie, że no, w ten sposób usiłuje Łukasz pokazać tą nową rzeczywistość, w jakiej uczniowie będą żyli, kiedy już Jezusa fizycznie w żaden sposób oglądać nie będą. Na koniec... To najtrudniejszy fragment Nowego Testamentu. No może. Z kim się by zastanawiałeś? Ja terapię potrzebowałem po przeczytaniu tego. To nie byłem w stanie tego szatnąć, ani się z tym jakoś zmierzyć. Ja mam trudniejsze fragmenty. Dobrze, moi drodzy, to teraz rzeczywiście już ostatni fragment. Ostatni fragment tej ostatniej sekcji. Chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj Jezus pojawia się. Całość się zaczyna od tego, że Jezus pokazuje się już teraz wszystkim uczniom. Ci z Emaus wrócili do reszty. Okazuje się, że Jezus się pokazał również Piotrowi. Teraz z jednej strony oni już wszyscy mówią, no teraz to już wszyscy wiemy, ale... Aha. Co? Nie myślę. Dobrze. Okej. Więc z jednej strony wydaje się, że już wszyscy wszystko wiedzą, tak, bo nam się też pokazał i tak dalej, ale kiedy Jezus przychodzi, mówi pokój wam, i nagle się okazuje, że no to jest to ich już ta wiedza jest znowu skonfrontowana. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Tak? Więc i niby wiedzą, i niby już przyjęli do wiadomości, a tak naprawdę cały czas jeszcze mają wrażenie, że obcują z Jezusem w jakiś sposób inaczej. I nie wiem, jak to jest w innych Ewangeliach, ale u Łukasza mam wrażenie, przynajmniej dwa razy jest ten motyw, kiedy się ktoś jest skrzeszony, a tutaj Jezus jest zmartwychwstały i żeby jakby pokazać otoczeniu, że to jest realna osoba, włączony zostaje jakby pokarm. Tak? I tutaj Jezus również prosi ich o to, żeby popatrzyli, nie tylko popatrzyli na to, jak jest zbudowany, że co jest ciało, kości i tak dalej, ale że po prostu będzie spożywał pewne rzeczy i on wziął i jadł, tak? I oni w tym momencie mogą jakby no, wreszcie zajarzyć, że rzeczywiście mają przed sobą osobę cielesną inaczej, tak? Cielesną inaczej. Tak, że nigdy nie pił. Aha. Tam jest ileś fragmentów i jest powiedziane, że nie będę pił aż do. Tak. A we wszystkich tych fragmentach, gdziekolwiek się tam pojawia, to owszem je tam ryba, ale coś tam nie, ale nigdy nie pije. Aha. To jeszcze królestwo nie przyszło. Dobra, to teraz chcę wam pokazać, że tutaj jest podobnie ta gra, że jest między uczniami Jezus i jest jakby pokazał się. I oni teraz mają jakby muszą przewalczyć to w sobie, że teraz jakby od nowa okej, akceptujemy, że możesz się nam pokazać, tak? I jesteś, choć możesz zniknąć i w pewnym sensie teraz można powiedzieć, no być może nadal jesteś, tak? Ale chodzi o to, że teraz z tym koresponduje to, jak Jezus się z nimi żegna. Czyli tutaj jest z nimi w tym takim widocznym, widzialny sposób i nagle żegna się z nimi, rozstaje. Niektóre świadectwa dają i zniósł się do nieba, tak? A oni oddają mu pokłon, wracają do Jerozolimy z wielką radością. Tak? Teraz pytanie jest ciekawe, z czego się cieszą, ale wydaje się, że Łukasz jakby podpowiada przez tą, jak tutaj konstruuje tutaj tą ostatnią wypowiedź. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego ojca, tak? No możemy się domyślać, o jakiej obietnicy jest mowa. I na końcu byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.
Tak? Łukasz tego nie rozwija, ale mam wrażenie, że to jest myśl paralelna do tego, co Jezus mówi w Ewangelii Jana, że zburzcie tą świątynię, a ja postawię w ciągu 3 dni. Tak? Czyli idea taka, że w Duchu Świętym jesteśmy w świątyni. Tak? Poprzez wiarę, poprzez zaufanie jesteśmy, niezależnie gdzie jesteśmy fizycznie, mamy dostęp do świątyni. Tak? I w tym momencie, bo trzeba powiedzieć, że wyobrażenie sobie, że zawsze byli w świątyni, jest dość trudne do wyobrażenia. Nie wiem, co autor chciałby powiedzieć, zawsze w świątyni. Tak? Natomiast jeżeli miała to by być myśl paralelna do tego, do obietnicy mojego Ojca, czyli udzielenia Ducha, tak? Do tego zrozumienia odpowiedniego, do właściwego właśnie poukładania sobie słów Bożych, to w tym momencie to określenie może być właśnie, no ja po prostu jakby tak rozumiem, że w tym momencie osoba ufająca Bogu stoi teraz w Chrystusie za każdym razem przy Bogu i jest w pewnym sensie w świątyni, tak? Przez wiarę. Środek jest taki prosty i wyrazisty, tak? Jezus znowu przypomina, że przypomina uczniom, że to, co się wydarzyło z nim jako Chrystusem, to po prostu pierwsze są te słowa, które on już do nich mówił wcześniej, kiedy jeszcze chodził z nimi, oraz że to są słowa, o których po prostu były zapisane w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach, tak? W centrum mamy znowu, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im, jest napisane, czyli znowu wraca do tego, co było napisane, tak? Znowu wraca do tego zapisane i na końcu mówi, wy jesteście świadkami tego, tak? Więc zwróćcie uwagę, że to, czego mają być świadkami, jest tak napisane dość lakonicznie, trzeba powiedzieć, tak? Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i 3. dnia zmartwychwstać. Okej. I że ma być głoszone w imię Jego upamiętanie dla odpuszczenia grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. I to jest jakby zadanie dla was. Tam są skreślone, bo są skreślone te, które są zamienione tekstem uporządkowanym. I w nawiasie masz uporządkowane. Także trzeba powiedzieć, że treść misji jest niezwykle zwięzła. Tak? I przypuszczam, że gdybyśmy chcieli w oparciu o ten fragment coś powiedzieć, no to trzeba by powiedzieć, że powiedzielibyśmy niewiele. Ale jednak rdzeń jest, tak? Bóg zesłał Chrystusa, który daje wolność od grzechów tym, którzy składają w Nim swoje zaufanie. Kropka. I to jest przekaz dla innych, począwszy od Jerozolimy. Tu, tak? Bez żadnych dodatkowych jakichś historii, tak? Reszta nauki o jakościach, w jakich człowiek mógłby żyć, no to jest środek Ewangelii. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że to przesłanie jest ekstremalnie proste, tak? Natomiast jest skierowane szeroko do wszystkich. Chyba już prawie koniec. No dobrze. Pytanie, czy skończymy? Czy... Nie, bo już jest 4:20. No to jest pytanie, czy jeszcze coś... Myślałem, że będzie jakieś podsumowanie, ale myślę, że zamiast podsumowania to może wy byście coś powiedzieli o tym całym kursie. Na tyle, na ile w jakiś tam sposób jesteście w stanie sobie coś teraz podzielić się waszymi refleksjami, waszymi, nie wiem, spostrzeżeniami. Bo to, co ja planowałem, to teraz jakby przejść jeszcze, spróbować zrobić jakiś taki szkic. Może charakterystyki ucznia w oparciu, ale o te warstwy całej Ewangelii, jakie elementy się tutaj pojawiają, ale myślę, że żeśmy naprawdę tyle rzeczy już powiedzieli, że powtarzanie tego teraz jeszcze raz na sam koniec, zwłaszcza, że już zostało tam no co 10 minut, to byłoby już może przemęczanie was za bardzo.
A powód przemowy do tego. I czy mogłoby nam sprzedać? Wiecie co, no. No to musisz ocenić, bo my nie możemy, bo my nie wiemy, co ty chcesz powiedzieć. Tak? Ja nie wierzę. Podsumowanie to jest właściwie coś, co już w jakimś sensie żeśmy powiedzieli, bo prawda jest tego typu, że. Po pierwsze, kończąc w takim razie tą naszą dyskusję o Ewangelii Łukasza, to powiedziałbym tak, że nigdy wiele lat wcześniej, kiedy czytałem Ewangelię Łukasza, jej tak jakby nie przyglądałem się jej bardziej skrupulatnie, nie przypuszczałbym, że to będzie aż tak bardzo zorientowany praktycznie tekst. Nigdy tak nie myślałem. Zawsze myślałem, że to jest tekst bardziej informacyjny. Informacyjny bardziej o Jezusie, o Jego życiu, o Jego śmierci, jako taki materiał dowodowy. No teraz muszę powiedzieć, że jestem zupełnie w innym miejscu, bo wygląda na to, że Łukasz to, co my uważamy za rzecz potrzebną do dowodzenia, tak? Że był i w ogóle Jezus historyczny, czy też nie był, no i ewentualnie co mu się przytrafiło, a co mu się nie przytrafiło, to jego to w ogóle nie interesuje, jakby przynajmniej z tej perspektywy. On zakłada te rzeczy, które Jezus zrobił, jako rzeczy oczywiste. Teraz jest pytanie tylko to, jak zostaną zagospodarowane przez tych, do których wiadomość o tym dotarła, dociera. I robi to Łukasz na przykładzie tych pierwszych odbiorców. Tak? Więc pokazuje po pierwsze to, że no, ten cały jego tekst ma służyć odbiorcy, aby... Właśnie, jak to tam było w tym prologu? To jest Ewangelia Łukasza. Proszę? Początek Ewangelii Łukasza. Ja bym się zatrzymał. Aby Cię pouczyć, jak mi to przekazali, poczni świadkowie i słudzy słowa. A, widzicie, wraca element przekazywania, tak? Ten, co był ostatnio, tak? Czyli Łukasz jest w tym łańcuszku przekazywania, tak? Tak? No i ten jego tekst właściwie robi dokładnie to samo. No. Chce przekazać tym innym, którzy będą mogli, którzy sięgną po to i będą w oparciu o to pracować. Tak? No właśnie tak, to nie, że podsumowując, trzeba powiedzieć, że choć na kolejnych jakby warstwach rozwoju tej argumentacji Łukasza, no tam są różne prawdy teologiczne o Chrystusie, o Jego autorytecie, o Jego tożsamości, o Jego mocy, o Jego stosunku do człowieka, o Jego planach i tak dalej, to jednak praktycznie w każdym miejscu są jakieś takie ilustracje, które pokazują określone zachowania, postawy ludzi, które są z perspektywy Łukasza szczególnie ważne, oczekiwane przez Boga, pożyteczne dla człowieka. Tak? I zwróćcie uwagę, że właśnie w tym fundamencie, tak, na tej pierwszej warstwie były zaakcentowane właśnie takie rzeczy jak zachowanie słowa, słowa tego aktualnie słyszanego, słowa tego zapisanego, wytrwanie w wierności, oczekiwanie obietnicy, podjęcie misji, jeśli taka się pojawia konieczność i osoby, które ufają Bogu, takie misje otrzymują. No trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje między panami i kobietami w tej warstwie, no to trzeba powiedzieć tak, że jednak preferowana jest jednak uniżoność. Taką postawę prezentuje Maria. Kobiety przy grobie w stosunku do panów i no i widzimy tą wzajemną wierność właśnie. Wierność tych, którzy ufają Bogu, zachowując Jego słowo, i wierność Boga, który spełnia swoje obietnice. W okolicach narodzin Syna Bożego, od strony praktycznej mógłbym powiedzieć wam tylko tyle, że Jezus, powołując kogoś do określonej misji, no, wygląda na to, że za każdym razem wysyła również takich, którzy tą misję potwierdzą. I tak się działo tutaj. Tak? Byli pasterze sprowadzeni do groty, gdzie się Jezus rodzi. Tak?
i potwierdzają tym rodzicom z Marii zwłaszcza, która po prostu no, ma prawo czuć się bardzo dyskomfortowo, kiedy po prostu ma dziecko nie ze swoim mężem, tak? Więc jej sytuacja jest bardzo trudna, ale okazuje się, że pojawiają się pasterze, pojawia się prorokini Anna, pojawia się ten Symeon, tak? Więc nagle osoby na Bożej ścieżce otrzymują różnego rodzaju wsparcie, zupełnie jakby z nie wiadomo skąd z ich punktu widzenia, ale by takie wsparcie, które może im pomóc iść tą drogą, którą zdecydowali się iść w momencie przyjęcia tej czy innej misji, tak? I rozumiem, że w tym momencie uczniowie, którzy zostali wezwani do misji, tak? Oni też będą doświadczać czegoś takiego, że czasem, nie koniecznie zawsze, będą mogli widzieć, że właśnie dzieją się dziwne historie, które chronią ich w jakiś sposób w tej pozycji, w tej roli, którą Bóg im zada. Na trzeciej warstwie mieliśmy sąd proroka nad pokoleniem i sąd potem liderów nad Jezusem. I no, co byśmy nie powiedzieli, Bóg oczekuje od liderów trzymania się praworządności, tak? Trzymania się tego, co prawe, i nie folgowania sobie z racji zajmowanych urzędów czy zajmowanej pozycji, czy jest ona formalna, czy też nieformalna. Ewidentnie słowa z jednej strony prorok Jana Chrzciciela, które są skierowane do zwykłego ludu, ale też jak sądzę po części do liderów, no ustawiają jakby wszystkich wobec prostej takiej prawdy. Zwykła prawość, zwykłe uczciwość są po prostu również cenne, tak? Po prostu są ważne dla Boga i no i tyle. Dlatego przywołuję wszystkich do tego elementarnego porządku. No i w skrajnym wypadku widzimy, jak to może się wydarzyć, kiedy liderzy zaczną chodzić zupełnie w przeciwnym kierunku, pozostając liderami, przynajmniej formalnie. Na marginesie zupełnie trzeba powiedzieć, że w Ewangelii Łukasza Jezus nie buduje w Ewangelii Łukasza, no tak? Pomijam wszystkie inne teraz teksty z Nowego Testamentu. Łukasz nie pokazuje uczniów jako części jakiegoś systemu władzy. Tak? On nie wkomponowuje ich w żadne formalne struktury czegokolwiek. Zostawia tych ludzi jako ludzi pomiędzy ludźmi. Tak? Swoich uczniów jako ludzi pomiędzy innymi ludźmi i tyle. Czy z tego coś ma dalej wynikać? Nie mam pojęcia, bo wiemy, że po prostu tutaj ewangeliści mają różne pomysły na przedstawienie tej strony. W każdym razie Łukasz nie daje nam takiego żadnego sygnału. Gdyby połączyć Łukasza z drugim Łukaszem, czyli z dziejami apostolskimi. To jak je połączymy i zrobimy i rozwiążemy tą zagadkę, wtedy odpowiemy. A dopóki nie wiem, no ja nie wiem. To jest dzieło Łukasza, to coś kontynuuje, to jest jeszcze w fazie jakiejś takiej... Tak, oczywiście, to jest pierwsza odsłona Łukasza, to jest jasne. Ale na razie po prostu tutaj w tej części nic takiego nie widzimy. Dobrze. No trzeba powiedzieć tak, że warstwa czwarta, czyli ten ofiarowanie Jezusa w świątyni i potem śmierć, no jest jakąś ramą, tak? Jezus staje się dla nas przykładem, że całe jego jakby życie jest oddane Ojcu. No i wydaje się, że to jest ciekawe, bo to oddanie Bogu, zaufanie Bogu co do swojego bezpieczeństwa, tak to trzeba, myślę, że zinterpretować również to, ten gest na krzyżu, tak? Kiedy Jezus na krzyżu umierając mówi, oddaję Tobie Ojcze swojego ducha, tak? No to jest w jakiś sposób właśnie zdanie się na Ojca całkowicie. I to trzeba powiedzieć w tym momencie od początku do końca i całkowicie. I jak widzieliśmy po tych tematach i po tych problemach z liderami, jakie były omawiane przez Łukasza w
tej części centralnej, no to ten element właśnie zaufania no jest potężny, tak? Czyli to, co było oczekiwane tutaj jakby na fundamencie, zostaje potwierdzone już realnie w służbie samego Chrystusa, tak? No i jest takim refrenem, który się potem powtarza również jeszcze na samym szczycie. Odrzucenie Syna Bożego przez najbliższych, no to trzeba powiedzieć, że jeżeli uczniowie wchodzą w tą ścieżkę naśladowania, no to po prostu Jezus uprzedza ich od początku do końca, że z jednej strony będą ci, którzy ich przyjmą i nie braknie tych, którzy będą ich ganić. No, to żadna filozofia, tak? Ale jednak świadomość tego, że będąc uczniem Jezusa, rzeczywiście po prostu trzeba się spodziewać czegoś takiego, że po prostu może przyjść taki czas, że ktoś taki będzie na celowniku z tych czy innych powodów. Ostatnio miałem takie, wiecie, wybaczcie, może zupełnie jakoś komiczna będzie to refleksja, ale przy okazji Świąt Bożego Narodzenia miałem wrażenie, że jedynym sygnałem o poważnym potraktowaniu tych świąt jako świąt oczywiście Bożego Narodzenia, czyli Narodzenia Jezusa Chrystusa, być może jedynym miejscem poważnie traktującym tą sprawę jest chyba Królestwo Bahrajnu? Chyba tak, bo po prostu, tak, no nie, Bahrajn, to nie jest tylko wyspa. Chodzi o to, że po prostu tam zakazano zupełnie świętowania tego święta. I ten zakaz był taki, że jeżeli by była jakakolwiek oznaka świętowania, to tam były określone kary i to niemałe. I sobie pomyślałem, no oczywiście to jest kraj, jeżeli dobrze pamiętam, muzułmański. Ja mówię, być może tam jeszcze kojarzą te święta z Chrystusem, no, z punktu widzenia muzułmańskiego po prostu no, to kogoś, kto uchodzi za Mesjasza w chrześcijaństwie, tak? Syna Bożego. W związku z tym każdy, kto by się do czegoś takiego przyznał, no to popełnia rzeczywiście coś poważnego z punktu widzenia wyznania innego. Więc pomyślałem sobie, że tam chyba to potraktowali rzeczywiście te święta poważnie, przynajmniej jako, odwołując ich jakoś do treści, do sensu jakiegoś, bo oglądając, co się dzieje dookoła, to mam wrażenie, że to już kultura zachodnia utraciła tą wyrazistość. No więc mówiąc krótko, tam, gdybyśmy byli chrześcijanami, prawdopodobnie moglibyśmy doświadczyć bardzo konkretnie i chcielibyśmy, i uznalibyśmy, że akurat świętowanie Bożego Narodzenia to jest coś, do czego jesteśmy zobowiązani. No to prawdopodobnie byśmy odczuli to, tak? Odczuli to. Samo centrum naszej Ewangelii Łukasza no było tak obszerne i naszpikowane różnego rodzaju lekcjami o tym, czego praktycznie Jezus od nas oczekuje, że powtarzanie teraz nawet chyba wycinka tego, to wydaje się być no, nie do przeprowadzenia. Ale chciałbym wam zasugerować przynajmniej dwie rzeczy, które wydaje mi się, że są istotne. Czy mi się zdaje, że tutaj czegoś nie ma? A, tutaj. Tego nie skomentowałem. Bo tutaj było kuszenie Jezusa. Tak? I potem było akurat ten drugi przystęp diabła. To cośmy dzisiaj mówili. Okej. Okay. Ale wracając do teraz już do tego centrum. Wydaje mi się, że takim jednym z kluczowych kierunków, jaki wskazuje Łukasz, to jest to. Świadomość ucznia o pewnym współbraterstwie z każdym innym człowiekiem co do ogólnej kondycji moralnej. W związku z tym, dlatego pojawiają się te lekcje Jezusa o powstrzymaniu się od potępiania, o tym, żeby być łaskawym, dobrym, miłosiernym jak Ojciec. Tak? I ta wytyczna druga, aby po pierwsze dobrze zrozumieć charakter Ojca, a potem być kimś, kto odbija ten charakter. No. Więc to są, wydaje mi się, takie po prostu jedne z kluczowych
z kluczowych wytycznych, jakie Jezus sugeruje tutaj ludziom i kandydatom na swoich uczniów. I ponadto, to co mi się wydaje też bardzo w sumie istotne, to oferuje życie, oferuje osobistą korzyść tym, którzy za nim pójdą. Dodając przy okazji, że nie ma możliwości osiągnięcia prawdziwego życia, przypuszczam tutaj, domyślam się, jest to związane z tym, że nie ma tej wolności, jaką człowiek może zyskać od swoich win, od swojego zła, po prostu bez Chrystusa. W związku z tym prawdziwe życie, prawdziwie wolne życie w jakimś sensie domaga się Chrystusa i dlatego pójście za Chrystusem, naśladowanie Go i przyjęcie tego, co daje, w jakimś sensie prowadzi do osobistego zysku, ale Jezus robi jeszcze jeden krok. Chcę, żeby ci, którzy za Nim idą, nie zatrzymywali się na osobistym zysku, ale byli użyteczni w stosunku do innych. Stąd też na samym końcu wróciliśmy znowu do misji, którą przekazuje i liczy, że uczniowie podejmą i rzeczywiście w tym momencie wieść o Chrystusie podadzą dalej. Czy macie jakieś pytania? Czy ten kurs w ogóle cokolwiek wam w jakiś sposób? Czujecie się bardziej zmęczeni i wykończeni, czy raczej generalnie, no nie wiem, coś powiedzcie o tym, co to było za doświadczenie? Co teraz z tą Ewangelią Łukasza, jeżeli... Czy podobić dzieje apostolskie? Odpowiedź nie na temat. Nie na temat, panie Darku. Pytanie było o to, co było, a nie co ma być. Możesz siąść nad dziejami. Nikt ci nie broni, bracie. Ja powiem ogólnie. Mnie zdumiewa, że duży tekst, jakim jest Łukasza, jest tam misternie utkana całość. Tam nie ma przypadkowych rzeczy. To wszystko jest gruntownie przemyślane, zestawione. I jak się tą kompozycję widzi, no ona jeszcze bardziej przemawia. A też te mikroczęści, jak się widzi ich zależne w stosunku do całości, jak rozwija jakiś tam motyw całościowy, to też jest łatwiej. To też mówię, też mówi się na sobie bardziej w ogólności, bo mnie poruszały różne fragmenty, nie, które bardzo dotykały mnie osobiście, ale też miałem sposobność mówić parę kazań też już dzięki inspiracji, jakie mam na tych układach. Nie? Także jest to dla mnie materiał bardzo cenny, aczkolwiek odczuwam taką małość, własną znikomość nad tym, no i też świadomość dalszych potrzeb i tego, że trzeba to pogłębiać, nie? Bo to nigdy nie jest tak, że dociekanie do Bożym Słowem raz zaczęto, kiedykolwiek się skończy. To musi trwać i to jest jakiś impuls na pewno, żeby do tego wracać, ale jak się ma poukładane, to można wracać, nawet jeśli coś nieco inaczej, to też bardzo dobrze. Jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo mam wrażenie, że to dzisiaj już mówiłem, ale jeszcze powtórzę i jeszcze tą jedną rzecz, okej. Czasem człowiek ma okazję spotkać się z jakąś osobą czy z grupą, które w jakiś taki sposób udaje mi się zdefiniować duchowość chrześcijańską, taką tą nową, być może w jakiejś takiej opozycji do czegoś, co kojarzą jako prawo, czy jakieś takie, czy praca, czy taką duchowość, która w jakiś sposób nawet ustawia ich w jakimś stopniu niechętnie do pracy ze Słowem. I o ile, no, myślę, że rozumiecie, że ja rozumiem, że praca ze Słowem może być czymś trudnym, to jednak po przeczytaniu Ewangelii Łukasza teraz poraża mnie to, ile razy Jezus, potem Łukasz, przywołuje tych, którzy chcą za Nim iść, do słowa tego konkretnego zapisanego również.
Czyli z jednej strony oczekuję, że będzie człowiek reagował na to, co Bóg robi w tym momencie, czyli w jaki sposób człowiek będzie miał wyczulony słuch i oczy, co Bóg się teraz robi tu. Ale z drugiej strony, tak, będzie w jakiś sposób zaangażowany właśnie w poznawanie, wysiłek zrozumienia tego, co było już zapisane i zachowywanie tego, co jest zapisane. Dlatego powiem wam, trudno mi sobie wyobrazić duchowość, która w jakiś sposób ustawia się, no choćby może miękko, ale jakoś opozycji do tego, żeby po prostu posiedzieć ze słowem w ręku. Tak? Jakąś taką duchowość, którą się być może wykuwa bardziej emocjonalnie albo właśnie poprzez doznania określone, natomiast z dala od słowa. No, Ewangelia Łukasza, mam wrażenie, porażająco mocno przywołuje człowieka do tego, że słowo pisane ma olbrzymie znaczenie dla relacji, jaka jest pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Tak? No i tyle. Tam jeszcze druga rzecz to była tylko to, że po prostu tak. Na marginesie, ale przez całą Ewangelię trzeba powiedzieć, że Jezus był niesamowicie wyrozumiały dla najrozmaitszych uwarunkowań swoich uczniów. Bardzo wyrozumiały i bardzo cierpliwy. W związku z tym to jest coś, co mi jakby... Byłem zdziwiony, ile razy odkrywałem taką postawę Jezusa w stosunku do uczniów. Dobra, strasznie późno. Dziękuję wam bardzo w takim razie. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytanie czy coś, to w takim razie już poza. Niech wam się uda.